W poprzednim filmie dosyć długo mówiłem o notacji naukowej, czyli takiej metodzie zapisywania liczb, która pozwala w sposób krótki i zwarty zapisywać zarówno bardzo duże, jak i bardzo małe liczby. Teraz chciałbym trochę ten temat rozwinąć, zrobić więcej przykładów i pokazać trochę inne spojrzenie na to samo zagadnienie. Może zaczniemy od przykładu. Weźmy sobie liczbę 3,102 razy 10 do potęgi drugiej. To jest właśnie liczba zapisana z pomocą tej naukowej notacji, czyli mamy jakąś liczbę 3,102, czyli liczbę, która ma tylko jedną cyfrę dziesiętną przed przecinkiem, razy dziesięć do jakiejś potęgi. No i w poprzednim filmie zajmowaliśmy się właśnie znajdowaniem takich postaci, liczb, które na początku były w postaci takiej zwykłej dziesiętnej zapisane, do której, do której jesteśmy przyzwyczajeni. No a teraz zamienimy w odwrotną stronę, zamienimy tę liczbę na taką zwykłą postać dziesiętną. No i można to na dwa sposoby zrobić. Pierwszy taki sposób, to jest dłuższy sposób. Powiedzmy, że po prostu wymnożymy te liczby. 3,102 razy 10 do drugiej, czyli razy 100. No mogę to pod kreskę pomnożyć. Pomnożyć to przez 100. No, mnożenie przez 0 to nic nie daje. Mnożenie przez drugie 0 też nic nie daje. Mnożenie przez 1 spowoduje, że tutaj mam dwójkę. 0, 1, 3. No i muszę te zera przepisać tutaj, żeby się w kolumnach zgadzało. No i teraz zgodnie z regułą mnożenia pod kreskę muszę przesunąć przecinek o ile miejsc w lewo. Tutaj w ogóle nie było przecinka, a tutaj przecinek był 3 miejsca w lewo od, od początku tej liczby. Czyli tutaj muszę znowu o 3 miejsca w lewo przesunąć, czyli przecinek wyląduje tutaj. Czyli ta liczba będzie równa po prostu 310,2%. No, a jaki jest ten szybszy sposób? No, ten szybszy sposób polega na tym, na takiej obserwacji, że to samo mogliśmy od razu w zasadzie napisać. Dlatego, że mnożenie przez 10 powoduje, że przecinek przesuwa nam się o jedno miejsce w prawą stronę. A tutaj mnożymy przez 10 i jeszcze raz przez 10, bo mnożymy przez 10 do drugiej, czyli przez 100. Czyli jak raz pomnożymy przez 10, to się przecinek przesunie w prawą stronę. Jak drugi raz pomnożymy przez 10, to się przecinek przesunie o jeszcze jedno miejsce w prawą stronę. Czyli przesunie się o dwa miejsca, czyli będziemy mieli 1,0 za trójką i tutaj przecinek. No dobrze. Może zróbmy więcej przykładów, żeby lepiej było widać o co tutaj chodzi. Weźmy sobie liczbę 7,4 razy 10 do potęgi czwartej. No i zobaczmy, jak w tym w przypadku zadziała to przesuwanie przecinka. Czyli tutaj mnożę przez 10 do 4. Inaczej mówiąc, 10 do 4 to jest 10 tysięcy. Czyli tutaj będę musiał przesunąć przecinek w prawo o 4 miejsca. Czyli zaczynam od 7,4. Następnie, może wezmę inny kolor. Ten przecinek muszę przesunąć o jedno miejsce. Tutaj. To jest mnożenie przez 10. Jeszcze raz jak pomnożę przez 10, to się przesunie tutaj. Ale tu nie ma żadnej cyfry. Więc muszę dopisać 0. Potem przesuwam jeszcze o jedno miejsce, więc no muszę dopisać 0. I jeszcze o jedno miejsce, czwarty raz, i dopisuję 0, skoro nie ma tej cyfry. No i ten przecinek powinien znaleźć się w tym miejscu. Czyli ta liczba to jest po prostu 74 tysiące. Tutaj przesunąłem przecinek o 4 miejsca w prawo. I jak tutaj już nie mamy żadnych cyfr, za które możemy ten przecinek wstawiać, to musimy po prostu dopisywać 0. No i 7,4 razy 10 do 4 to jest po prostu 74 tysiące. No dobrze, zróbmy jakiś kolejny przykład. Weźmy sobie liczbę 1,75, ale tym razem pomnóżmy ją przez 10 do jakiegoś ujemnego wykładnika. Przez 10 do minus trzeciej. Jak mnożymy przez 10 do minus trzeciej, to jest to samo co dzielenie przez 10 do trzeciej. Jak dzielimy przez 10, to dzielenie przez 10 odpowiada przesunięciu przecinka o jedno miejsce w lewą stronę. Tutaj mamy 10 do minus 3, czyli 3 razy dzielimy przez 10. Raz dzielimy przez 10, drugi raz i trzeci. Czyli musimy ten przecinek przesunąć o 3 miejsca w lewo. Może wezmę inny kolor. Czyli tak. Czyli ten przecinek przesuniemy tutaj. No więc musimy dopisać 0, bo tutaj nie mamy cyfry. Tu będzie przecinek. Potem przesuwamy go jeszcze raz. Znowu dopisujemy 0. I trzeci raz, bo mamy do minus 3. Czyli przecinek znajdzie się tutaj. Czyli ta liczba, która ostatecznie nam tutaj powstanie, to będzie liczba 0,00175. To będzie taka liczba. No zróbmy kolejny przykład. Przykładów nigdy za wiele. Weźmy sobie liczbę, może teraz zamienimy w drugą stronę, żeby przećwiczyć zamienienie w drugą stronę. Weźmy sobie liczbę 120 tysięcy i chcemy zapisać ją w postaci, Właśnie takiej wykładniczej, takiej naukowej. No to chcę mieć w postaci takiej, że to jest jakaś liczba, która ma tylko jedno miejsce przed przecinkiem, czyli 1,2 muszę wziąć, żeby te cyfry uwzględnić. No i razy 10, ale 10 do jakiej potęgi? Zastanówmy się. No teraz mogę na to w ten sposób popatrzeć, że ten przecinek znajduje się tutaj za zerem, a chcę, żeby znalazł się tutaj. Między 1 a 2, no to o ile miejsc muszę go przesunąć w lewo? No muszę go przesunąć tutaj raz, dwa, trzy, cztery o pięć miejsc. Czyli, żeby to się zgadzało, to muszę napisać tutaj 10 do potęgi 5. No bo jeżeli ten przecinek jest w tym miejscu, między 1 a dwójką, to żeby wrócił na swoje miejsce, to muszę przez 10 do 5 pomnożyć. I przesunie się wtedy 5 razy ten przecinek w prawo. No, myślę, że to jest dosyć intuicyjnie też oczywiste, że jak mam liczbę 120 tysięcy, 120 tysięcy złotych, tyle kosztuje, nie wiem, dobry samochód na przykład, no to to jest to samo, co 1,2 razy 10 do 5. A ile to jest 10 do 5? 10 do 5 to jest 100 tysięcy. No to 1,2 razy 100 tysięcy to jest 120 tysięcy. Myślę, że to jest w miarę intuicyjnie oczywiste. No dobrze, weźmy sobie jakiś następny przykład. Weźmy sobie taką liczbę, powiedzmy, 1 765 244. I teraz chcę tę liczbę zapisać w postaci takiej wykładniczej, takiej w postaci naukowej. No to przecinek chcę mieć tutaj za jedynką, czyli chcę napisać, to jest 1,765244. To przez 10 do której tutaj muszę pomnożyć? No tutaj muszę ten przecinek przesunąć w lewo, aby dostać tę liczbę o 6 miejsc. To no więc, żeby z tej liczby dostać tę wyjściową z powrotem, to muszę ten przecinek tutaj przesunąć w prawo z powrotem o 6 miejsc. Czyli muszę pomnożyć przez 10 do potęgi 6. No to też jest, mam nadzieję, dosyć intuicyjne. Jak mam 1 765 244, to to jest to samo jak 1,7 i tak dalej z kawałkiem, razy 10 do 6. A ja 10 do 6 to jest po prostu milion. 1,7 razy milion to będzie 1 700 tysięcy. No dobrze, weźmy sobie jakiś następny przykład. Powiedzmy, że wezmę sobie liczbę 12. Teraz 12 chcę zapisać w postaci naukowej znowu. No to muszę napisać, że to jest 1,2 razy 10 do której? No 10 do pierwszej, dlatego że 1,2 razy 10 do pierwszej to jest po prostu 12. Mam nadzieję, że dosyć dobrze to widać, że to tak właśnie będzie. No zróbmy coś mniej trywialnego może. Weźmy sobie liczbę na przykład 0,00281. No i teraz ją zapiszmy w postaci naukowej. No Może ja to zrobię teraz jeszcze trochę inaczej, żeby może inaczej przemówić do twojej wyobraźni. Teraz chcę, żeby ten przecinek znalazł się tutaj między dwójką a ósemką. Czyli muszę go przesunąć o jedno, dwa, o trzy miejsca... Chcę przesunąć przecinek. żeby przesunąć go o 3 miejsca w prawo, to muszę pomnożyć to przez 10 do potęgi trzeciej. Ale jak pomnożę przez 10 do trzeciej, to znaczy, że pomnożyłem przez 1000, więc zmieni mi się wartość tego wyrażenia. A żeby nie zmienić, to muszę pomnożyć przez coś, co zrównoważy ten czynnik, czyli 10 do minus trzeciej. 10 do trzeciej razy 10 do minus trzeciej to jest jedynka, to, to są swoje odwrotności, te liczby są swoimi odwrotnościami, po ich wymnożeniu dostaniemy 1. No a z drugiej strony to dobrałem tak, żeby ten iloczyn był równy 2,81. No, i jak to jeszcze pomnożę przez 10 do minus 3, no to będę miał właśnie tę postać, o którą mi chodzi. Że to jest 2,81 razy 10 do minus 3. Mam nadzieję, że coraz lepiej widzisz, o co chodzi. No ale zróbmy na wszelki wypadek jeszcze więcej przykładów. Weźmy sobie liczbę 0, 000000 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27. No i tę liczbę chcę zapisać w postaci, w postaci naukowej. No to szybciutko, zróbmy to najszybciej jak potrafimy. Spróbujmy policzyć o może przesunąć w prawo. No, o raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miejsc. Czyli to będzie 2,7 razy 10 do jakiej potęgi? Do minus 8. No bo, żeby ten przecinek, który jest w tym miejscu, wrócił na swoje miejsce o 8 miejsc w lewo się przesunął z powrotem, no to muszę przez 10 do minus 8 to pomnożyć. No dobra, no to na zakończenie zróbmy jeszcze ostatni przykład. Weźmy liczbę 2,9 razy 10 do potęgi minus 5 i zamienimy ją teraz na taką zwykłą postać dziesiętną. No to jak to zrobić? No to będzie na końcu miała ta liczba cyfry 29 i teraz muszę jeszcze tutaj dopisać odpowiednią ilość zer. Czyli jak dwójka ma się znaleźć na piątym miejscu po przecinku, no to muszę napisać 00000 0, 0, 0. No skąd to wiem? No, wiem, że dwójka, która tutaj jest pierwszą liczbą przed przecinkiem ma się znaleźć na piątym miejscu po przecinku, dlatego że mamy wykładnik minus 5, czyli jest na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym miejscu po przecinku. To się zgadza. No, to zamieniliśmy. No i teraz możemy sprawdzić, że to jest dobrze, zamieniając z powrotem na notację taką naukową. No to jak zapisać tę liczbę? Zapominamy na razie o tym, jak zapisać tę liczbę w postaci takiej naukowej? No na pewno to będzie 2,9. Bo chcemy mieć tylko jedną cyfrę przed przecinkiem, razy 10 do której potęgi? No tutaj dwójka jest na którym miejscu po przecinku? 1, 2, 3, 4, na piątym. Czyli, żeby się znaleźć na piątym miejscu po przecinku, musiała być pomnożona przez 10 do potęgi minus 5. Więc widzimy, że to się zgadza. No mam nadzieję, że trochę się rozjaśniło. Mam nadzieję, że to jest wygodny sposób patrzenia. Że mnożenie przez 10 to jest przesuwanie przecinka w prawo, a dzielenie przez 10, czyli mnożenie przez 10 minus pierwszej, to jest przesuwanie przecinka w lewo. Jest to bardzo wygodna metoda, pozwalająca właśnie w bardzo szybki sposób zamieniać wyrażenia w takiej postaci na wyrażenia w takiej postaci i na odwrót.